TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. To będzie mecz, który oddzieli chłopaków od mężczyzn. 90 minut, które albo w pewien sposób będą kontynuacją historii niebieskich, albo jej może nawet zaprzepaszczeniem. W bramce Michał Nowak z numerem 33, dalej w obronie Wojciech Onsorge z numerem 2, Kordian Górka z 3, Lukas Duriszka z 18, Bartłomiej Kulejewski z numerem 73, Mateusz Lechowicz numer 31. Mają Torunianie jeden punkt straty do GKS-u Bełchatów, ale Bełchatowianie także grają swoje spotkania, więc tutaj wiele się może pozmieniać. Obie drużyny mają swój cel, no i na pewno będzie tutaj toczyła się walka o 3 punkty. Już więcej z gry mają gracze Elany. No i mają bramkę teraz! Chwilę patrzyliśmy na to, jak zostanie rozegrane, a Torunianie cieszą się z gola. Gol na 1-0 dla gości Elana. Prowadzi w tym momencie. W ostatnich spotkaniach brakuje mu jednak tych liczb, chociaż zaliczył asystę tydzień temu w meczu derbowym. Teraz ruch dobrze tam, udało się wyłuskać tą piłkę i dzik, no i mamy bramkę, fantastyczny gol, wyrównanie błyskawiczne przez piłkarzy ruchu. Mariusz Idzik, pierwszy gol tego zawodnika w barwach niebieskich. Lechowicz ostatnio niczym super snajper wpisuje się na listę strzelców, teraz Chorzowianie, Zieliński, może i on pokusi się, by wpisać się na listę strzelców o większym potencjale aniżeli Elana Toruń w drugiej lidze, no ale na pewno będą się mobilizować, będą skupiać się na każdym najbliższym meczu i zobaczą, co z tego wyjdzie. Teraz natomiast szansa na drugiego gola, jeszcze próba strzału. Patrzymy, jak to wszystko wygląda. No i teraz niewiele brakowało, by Lechowicz, przedłużając tą piłkę, zmieścił ją w siatce w Chorzowie. No i zobaczymy, czy będzie miał powody do zadowolenia po 90 minutach. Torunianie teraz oni przy piłce. Będzie okazja do dośrodkowania. Miękkie tam dośrodkowanie. Jest trochę miejsca wolnego. No i Smuk fantastycznie broni. Protestują, no i mają żółty karny teraz Torunianie. Kibice ruchu siedzący tutaj na trybunie pod naszymi stanowiskami domagają się VAR-u. No tak, byłaby ekstra klasa, byłby VAR. Jeszcze kartki, jeszcze eskalacja tych emocji niepotrzebnych. To wszystko musi wpłynąć negatywnie na piłkarzy ruchu. No ale to wszystko jest chyba od początku, od momentu podyktowania tego rzutu karnego niepotrzebne. Goście przed szansą na objęcie prowadzenia. Maciej Stefanowicz. Maciej Stefanowicz i 2-1. Elana prowadzi w Chorzowie. Po raz drugi w tym spotkaniu Torunianie cieszą się z prowadzenia. Wściekły Lukas Duriszka schodzi z boiska. Jeszcze w tunelu patrzy na to, co się dzieje na boisku. Torunianie w pierwszej rundzie mieli bardzo długą serię meczów bez straconego gola. To także wpłynęło na to, w którym miejscu teraz jest Elana jako drużyna. Natomiast teraz mają szansę na trzeciego gola. Torunianie, Smuk, bardzo dobra interwencja, ale to jeszcze nie koniec. Kulejewski niepewnie. Cały czas Elana, no i będzie rzut rożny po goście. Jeszcze uderzenie, no i Smuk teraz odbija piłkę. Poradził sobie z Lechowiczem. No i teraz Torunianie mają futbolówkę. Bardzo dobra okazja. No i bramkarz ruchu na raty, ale broni. Dobrze, teraz szybko tam oddana piłka z pominięciem środkowej strefy. No i goście przed kolejną fantastyczną sytuacją. Jakiś rykoszet, jakiś błąd bramkarza. Może tym razem Idzik przewraca się w polu karnym. No ale to było takie chyba trochę wymuszone przewrócenie, na które sędzia nie dał się nabrać. Środkowanie, Walski, nie ma Podgórskiego, a więc to on. No i kto wie, nie tym razem, nie? Chorzowianie próbują. Można powiedzieć, szkoda, że tak późno, bo już tej akcji nie uda Chorzowianom się przeprowadzić. Można powiedzieć, że to trochę takie symboliczne. Niebo płacze nad Chorzowem, bo ta sytuacja ruchu robi się naprawdę bardzo, bardzo trudna.